Witajcie kochani, tak jak zapowiadałam, dzisiaj jestem wyjątkowo o 19, a to dlatego, że dzieci nie ma w domu i mogę sobie po prostu na to w spokoju pozwolić. Dlatego postanowiłam, że na tym live'ie zrobię jeden z nowych przepisów, który pojawił się w aplikacji Cookidoo i jest to letnia sałatka. Bardzo dużo osób ostatnio o niej mówi, zwłaszcza wśród przedstawicieli, więc i ja postanowiłam sprawdzić, co to w ogóle jest za sałatka. Z czym to się je i tak dalej, i tak dalej. Po prostu chciałam ją przetestować, chciałam zobaczyć, czy ona faktycznie jest warta tej uwagi, czy ona jest faktycznie warta tego szumu, który wokół niej krąży, więc dlatego postanowiłam ją zrobić dzisiaj tutaj na live, żeby Wam ją pokazać i ewentualnie w jakiś sposób się na jej temat wypowiedzieć, żebym mogła Wam sama od siebie powiedzieć, czy warto, czy nie warto. I już Wam mówię, co to jest za sałatka. To jest sałatka, tak jak mówiłam na początku, z najnowszej kolekcji i nazywa się letnia sałatka makaronowa. Ostatnio chodził za mną makaron i w ogóle ostatnio chodzi za mną makaron i mam ochotę na wiele takich danin z makaronem. W związku z tym pomyślałam sobie, że takie połączenie warzyw z makaronem będzie dla mnie idealną opcją. Tym bardziej, że jest taki upał. Cześć, dziękuję za serduszko. O, Dominika, fajnie, że jesteś. No, więc pomyślałam sobie, że w taki upał nie mam ochoty jeść nic, wiecie, na gorąco makaronowego, tylko właśnie coś takiego, przy czym mogłabym się chociaż trochę schłodzić. Ojej, dziękuję i na Instagramie serduszka i tu jest, ojejku, jak fajnie, że tyle serduszek poszło. Dziękuję Wam bardzo. No, więc po prostu zacznijmy. Powiem Wam szczerze, przyznam się bez bicia, ugotowałam już makaron. Nie chciałam, żebyśmy tutaj czekali bez sensu na to, aż on się ugotuje. Makaron gotuje się bardzo szybko i po prostu pokażę Wam krok po kroku, jak co trzeba przygotować, żeby zjeść taką sałatkę. No i na końcu oczywiście zdegustuję, żeby Wam powiedzieć co i jak. No dobra, i to będzie nasza kolacja z mężem, bo mamy też czas w końcu dla siebie, z czego też się bardzo, bardzo cieszę. O właśnie, dajcie znać, kto mnie ogląda, żebym wiedziała, z kim mogę się przywitać. Niektóre osoby widzę, że są po ikonkach, poznaję, a niektóre w ogóle, więc dajcie znać. O, szafki nie zamknęłam. Już mąż mi zwrócił uwagę, gdyby widział, ale nie widzi. Nie, kochanie? No, dobra. Dobra, słuchajcie, więc tak. Na pokrywie naczynia miksującego, pierwszy krok z tej sałatki, tak? Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę. Postawiliśmy dużą miskę. Dobra, dalej. I teraz odważyć 200 g moreli bez skórki, pokrojonych na ósemki. Cześć Dominika, no fajnie, fajnie, że się przywitałaś. Wiecie co, jak ja robię sałatki, z reguły na początek wrzucam sobie liście sałatki do miski, a potem dopiero inne składniki. Co tam piszesz, Amonika? Cześć Monika, pozdrawiam z pociągu, wycieczka z Tobą do Poznania. Ja, ale fajnie, jeszcze nie jechałam do Poznania podczas live'a, ale super. Wszystko przede mną, słuchajcie. No i dobra. Więc ja najpierw wrzucę sobie sałatę, przygotowałam. Tutaj w przepisie jest sałata rzymska, ja wzięłam sałatę, pomyliłam się, bo popatrzyłam na zdjęcie sałatki i patrzę, że jest taka ładna karbowana sałata, więc wzięłam po prostu karbowaną sałatę, ale też dlatego, że ona bardzo ładnie wygląda, więc jeśli szykujecie taką sałatę, hejo Ewa! Jeśli szykujecie taką sałatkę na imprezę i chcecie zaskoczyć swoich gości, to pamiętajcie, żeby wybierać tą ładniejszą sałatę, która właśnie, a ta karbowana zawsze bardzo ładnie wygląda na stole, aż tak szybko nie więdnie. Dzięki temu dłużej będzie ten efekt takiej fajnej, soczystej, apetycznej sałatki. Taki po prostu mały trik. Szybciej na przykład zwiędną nam liście rukoli. Widzicie, ten już się taki, o, zmęczył, nie? Czy tutaj nawet, no nie, to akurat jeszcze, no bo to są jeszcze świeże liście, dlatego. Ale szybciej one się na przykład zmęczą, niż zmęczy się taka sałata. Dobra, więc tak, ja to wrzucę sobie już na dno, bo nie chcę, naprawdę nie chcę. Ile tu mam? 100 gram tych liści, dla nas wystarczy, dla naszej dwójki, bo to jest, duże porcje są i dla naszej dwójki wystarczy. Dobra, i teraz sobie robię tarę, bo tutaj mamy wagę, tutaj mamy ilość podaną, co trzeba wrzucić, w jakiej ilości, więc teraz, tak jak idę według przepisu, na razie sobie wrzuciłam liście, widać, nie? Chociaż poczekajcie, może zapalę tu światło, no trochę lepiej.
Morele. Powinny być, ja chyba nawet nektarynki wzięłam, whatever. Dla mnie one wszystkie smakują tak samo. Jest pokrojone w ósemki. Ja je pokroiłam jeszcze w takie mniejsze kawałki, bo tak mi było po prostu wygodniej. O, jeden się uchował. Jeden się uchował, taki kawałek. Więc dalej idziemy. 70 gram czerwonej cebuli, również pokrojonej na kawałki. No widzicie, sałatka. Sałatka jest takim, takim daniem z Thermomixa, do którego trzeba niektóre składniki samemu przygotować. On po prostu podaje nam przepis. Z surówkami jest zupełnie inaczej, bo surówki są siekane bardzo szybko w Thermomixie i to nie ma w ogóle dyskusji, tak? Tutaj jeśli chodzi o sałatki, to one są bardziej wymagające, więc ja wrzucam sobie cebulę. Dalej. 250 gram pomidorów koktajlowych. Też mniejsze ilości mam, słuchajcie, mniejsze. 180 do 200 gram sałaty. Dobra, mamy sałatę. Trochę mniej i odstawiamy. Dobra. Pójdziemy dalej. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę, odważyć 250 gram sera burrata. Nie znalazłam takiego sera, chociaż go naprawdę szukałam. Nie udało mi się znaleźć, ale we wskazówkach macie i to też jest bardzo fajne w Cookidu, jeśli szukacie jakichś przepisów i widzicie jakiś składnik, którego nie znacie, z którym się nie spotkaliście, który jest dla Was nowością, często we wskazówkach na dole przepisu znajdziecie taką informację, że możecie to zamienić na inny ser i jest podane jaki. W tym wypadku była podana opcja, żeby zamienić ten ser na po prostu zwykłą mozzarellę i taką mozzarellę w kulkach już kupiłam. Patrz wariant, nawet jest taka wskazówka, odstawić. No tutaj powinniśmy wlać teraz 1200 gram wody, sól i powinniśmy gotować makaron, ale my już go mamy ugotowanego, 250 gram suchego makaronu i tak dalej. Dobra, on się nam przez 10 minut gotuje. Odcedzić, ja mam odcedzony i dodać odważony ser burrata, odstawić, czyli do tego jeszcze, dobra, wróćmy, czyli dajemy ten makaron, tak, mamy tutaj makaron odcedzony w koszyczku, ojejku, dobra, ja go trochę rozdzielę, bo on zdążył troszeczkę wystygnąć. Dobra, ok, więc mamy jeszcze, tutaj mieliśmy mozzarellę wrzucić, więc wrzucamy mozzarellę, no i dalej, słuchajcie, no i to odstawiamy. I teraz będziemy robić coś bardzo fajnego, czyli dressing do tej sałatki. Hej ho, ja też pierwszy raz jadę, o, fajnie, hejka, hejka. Dobrze, że się witacie. No i dobra, teraz do naczynia miksującego wrzucamy ząbek czosnku, żeby zrobić właśnie ten dressing cały. W Thermomixie, ząbek czosnku, parmezan, tutaj jest w kostkach, ja nie dostałam w kostkach, dostałam taki, więc po prostu wrzucę taki, jaki mam, żeby go odważyć. Thermomix normalnie by go zmiksował, ale tutaj nie będzie takiej potrzeby, z racji tego, że wrzucimy tu jeszcze, poczekajcie, co my wrzucimy? Liście bazylii, to postanowiłam, że jednak go wrzucę tutaj ze wszystkim, żeby się wymieszało. Dobra, mamy 30, uwielbiam parmezan. Dalej, 10 gram świeżych liści bazylii. Dobra, więc mamy liście bazylii. Same liście, dobra, więc muszę je urwać, bo ich nie przygotowałam. Przepłuczę je też, żeby nie dawać takich ze sklepu. Nie wiem, ile to będzie. Dobra, mamy 5. Mamy dopiero połowę. A powiedzcie mi, co Wy lubicie na kolację zjadać? Jakie są Wasze ulubione dania na kolację? A i chciałam Wam zapowiedzieć, że szykuję dla Was naprawdę super niespodziankę, ale to dopiero na niedzielę. Co to za przepis, Wiesia? Cześć, Wiesia. Słuchaj, to jest letnia sałatka makaronowa. To jest przepis z najnowszej kolekcji, która weszła do
Thermomixa do Cookidoo, więc możecie sobie poszukać tego przepisu i też zrobić. Co smacznego się pichci? Klaudia, gofry owsiane z bazyliowym twarożkiem. O, super też. O, bazylia. No, w ogóle bazylia jest super. Dobra. Wrzucamy jeszcze. Jeszcze parę listków. Liści? Dobra. Myślę, że tyle wystarczy. Ja już Wam pokazuję, jak to wygląda. Na razie wygląda to tak. I teraz dalej. No i zakrywamy pokrywę i on będzie nam to miksował. 10 sekund. Pewnie chodzi o to, żeby zrobić po prostu taką pastę, którą będzie można polać na ten makaron, żeby to się wszystko fajnie oblepiło. Dobra. Więc następny krok. Zobaczmy, co jest dalej. Składniki zgarnąć. Ależ to pachnie. Ja cię sunę. Słuchajcie, jak to pachnie. O matko, o matko, o matko. Oj, kabel. Dobra, ja to zgarniam na dno. Naczynia. Yummy. 10 gram soku z cytryny. Dobra, daję 8. Nie lubię, jak jest za dużo. Dalej. 50 gram oliwy z oliwek. A jeszcze? Dobra, mamy to. 2 szczypty suszonych płatków chili. Ja dam tą taką przyprawę, gdzie jest właśnie papryka i trochę chili. I takie dosłownie, wiecie, muśnięcie wręcz. Sól, więc jeszcze 2-3 szczypty soli, raz, 2, 3 i zakładamy i teraz nam się to ładnie wymiesza. Słuchajcie, ja jeszcze przygotowałam sobie awokado. Uwielbiam awokado i lubię dawać awokado do różnych sałatek, w związku z tym postanowiłam, że tutaj na sam koniec, jak już na początku spróbuję tego, co wyszło. Na początku spróbuję tego, co wyszło, żeby Wam powiedzieć, a potem sobie dodam na koniec właśnie to awokado do mojej sałatki. Dobra, i tutaj to do wyrzucenia. No i słuchajcie, dressing. Piękny, prawda? Polewamy na sałatkę, więc ja sobie teraz Thermomix odstawię. Wezmę tą sałatkę. Widzicie, widzicie? Widzicie chyba. Zgarnę wszystko i wyleję na... O matko, jak to wygląda pięknie. Dobra. I teraz tak. No i wymieszać, nie? Teraz trzeba wymieszać. Delikatnie kopystką. Wszystkie składniki. Oj, no to jestem ja, nie? Nie mogłabym nie rozsypać. Słuchajcie, specjalnie wzięłam tak dużą miskę, żeby przy mieszaniu mi się nie wysypywało, a i tak wysypałam. Dobra. Ojej, fajnie to wygląda. I faktycznie będzie tu awokado pasowało, moim zdaniem. Dobra, zaraz to spróbujemy i ocenimy. Jak to wyszło? Bardzo ładnie wygląda. Zobaczcie. Zobaczcie, jak ona pięknie wygląda, ta sałatka. Jeszcze mogę się doczekać, aż jej spróbuję. Dobra, weźmy z pomidorem. Wezmę z tą morelą, bo mnie interesuje, co to w ogóle za połączenie, i makaron. Bardzo, bardzo, bardzo dobra. O matko. O matko. Słuchajcie, musicie spróbować. Koniecznie zróbcie. Ale to koniecznie. Boże, jaka dobra. Rewelka. Powiem Wam, że rewelacyjna.
To jest teraz must have, jeśli chodzi o sałatki. Trzeba zrobić, trzeba. Teraz jeszcze na koniec Wam pokażę. Położę ją na talerz, udekorujemy ładnie. Jak podać, na przykład jak właśnie teraz ja będę z mężem jadła kolację, więc jak podać, żeby było jeszcze do tego, wiecie, ładnie i trochę romantycznie. Przestawię, żeby było dobrze widać. Dajcie znać, czy widać. I... Dobra, trzeba to jakoś... jakoś sobie poradzić. Trzymajcie kciuki, żeby nie rozsypa. Dobra, nie, bardziej się nachylę nad talerz. Dobra, sałata bardziej na dół. A makaron i te inne składniki postaramy się dać bardziej na górę, bo sałata da nam takiej fajnej objętości, takiego, taki stelaż, a na górę posypiemy te nasze składniki, tą morelę, żeby ją było widać i na koniec damy jeszcze awokado, co tu jeszcze jest takiego, pomidorki, dobra. Tutaj mi coś brakuje, żeby było objętościowo dobrze, trochę tej cebulki, bo to wszystko są kolory. Im więcej kolorów, tym lepiej to na wzrok działa, znaczy na wzrok, na oczy, nie? Na to, żeby nam ten apetyt rósł, na sam widok. Dobra, można tutaj położyć jeszcze to awokado. Gdzieniegdzie poukładać, tak żeby nie zakrywać czerwonych składników. A, jeszcze morele można dać, słuchajcie. Gdzieś na wierzch. Trzeba tylko sprawdzić, gdzie jej brakuje. O, pięknie. Jeszcze awokado tutaj. Dobra. I jest. I słuchajcie, to teoretycznie mogłoby być na tyle, jeśli chodzi o położenie, ale ja lubię, jak się dzieje. W związku z tym mam jeszcze kiełki rzodkiewki, które postanowiłam dać na samą górę jako taka dekoracja, żeby nadać jeszcze koloru i takiego bardziej apetycznego wyglądu. Można jeszcze dodatkowo sobie podsypać tym parmezanem po wierzchu i to też fajny efekt daje. Dobra. Moim zdaniem już... A, nie, nie! Kochani, jeszcze bazylia. Liście bazylii jeszcze bardzo ładnie będą tu wyglądały, więc można gdzieś je tam świeże dorzucić, żeby zaakcentować, że to jest właśnie z bazylią. O, i zobaczcie. Prawda, że piękna i apetyczna? Kto by chciał? No, narobiłam smaka. Ale bym zajadała. No super, fajnie, cieszę się, apetycznie wygląda. Cieszę się, że Wam się podoba. Teraz kończę, żeby zrobić piękne zdjęcia, bo ja sama naprawdę zgłodniałam patrząc na nią, więc zaraz się będę brała do jedzenia, tylko najpierw jakaś fajna fotka, że tak powiem, na pamiątkę z tego live'a. Dzięki Wam bardzo serdecznie, że tutaj byliście. Jak Wam się podobało, oczywiście możecie udostępnić, polecajcie znajomym, będzie mi zawsze bardzo miło. Za każde Wasze polecenie, czy nawet strony, czy mnie jako przedstawiciela Agnes. Spóźniłam się, to nic, słuchaj, jest wszystko przed Tobą. Zobacz, taka sałatka, możesz wrócić do tego live'a i po prostu obejrzeć. Dziękuję za serduszko, jesteście przekochani. Dobra, ściskam Was i biorę się za kolację. Buziaki, pa! Pa, pa! I pamiętajcie, w niedzielę mam dla Was niespodziankę, więc bądźcie czujni i obserwujcie moją stronę. Pa!